O halo, ja nie mogę gadać, jestem na Zanzibarze. He? Przecież to ty dzwonisz. Dobra, dobra, zadzwonię później, ja teraz na Zanzibarze jestem, nie mogę gadać, nara, nara, hej. A spier... Zapraszamy na wycieczki organizowane przez panią Darię, tutaj. Koledzy z Afryki bardzo zadowoleni. Polacy to dobre klienci. Tu jest islam i oni tutaj rzucają kamieniami w te psy, znęcają się nad tymi psami. Tu na Zanzibarze nie trzeba gadać po angielsku. Wiecie, kogo to jest wyspa ma tutaj za nami? Billa Gatesa, dokładnie tego Billa Gatesa. Cześć, jestem Łukasz, to jest Jarek. Przyjechaliśmy sobie we dwójkę na Zanzibar. Znaleźliśmy lwa. Wyjechaliśmy właśnie kładem na pierwszą miejscówę. Patrzcie, jaka woda. Restauracja w Afryce. A teraz jesteśmy pod domem Freddiego Mercurego, bo właśnie tutaj się urodził Freddie Mercury. Tutaj dzieci są naprawdę bardzo biedne, bawią się oponami i tak dalej. Mama ostrzegała, będziesz sama, sama. Witamy w kolejnym odcinku Muzungu na Zanzibarze, czyli obcokrajowcy na Zanzibarze. Muzungu idziemy. To są białasy. Muzungu to są białasy? No to. Tak mi się wydaje. Białasy. Czasuj się. Białasy na Zanzibarze. Dobra, lajpki, płyniemy! Zapraszamy na wycieczki organizowane przez panią Darię, tutaj. Koledzy z Afryki bardzo zadowoleni. Nawet Polacy jacyś się trafili tutaj. Wiecie, kogo to jest wyspa ma tutaj za nami? Billa Gatesa, dokładnie tego Billa Gatesa. Tutaj dzieci są naprawdę bardzo biedne, bawią się oponami i tak dalej. Ludzie z Polski przywożą różne zabawki. Znaczy no, z całego świata, bo tu naprawdę jest masakryczna bieda, nie? Tu jest kameleon. Kameleon, Zanzibar z kameleonem. Ej, mam kameleona! Chcesz? Chodźcie tutaj. Mam kameleona! Zupę robicie z myszo jelenia. Jadłeś? Jadłem. Nie. Bardzo lubię. Myszo jelenia. No. Oni jedzą tu myszo jelenia jak kurczaki. Mam tu malutkiego żuwika. To są specjalne przysmaczki tutaj dla żółwi. Zobaczymy. To jest kocimiętka dla żółwi. Kocimiętka. Żółwiomiętka. Mama. Widzisz? Mama, dawaj się go. A, daliśmy mu normalnie wcina. Mały wcina. Pa, on łapą tam rozrywa tego liścia. Tak. Drugą chciał przytrzymać, ale mu coś nie poszło. No. Tu śmieszne to jest, bo można tu wejść do każdego zwierzątka. A się wystraszyło. Mam banana. Teraz sprawdzi się przepowiednia, czy małpy jedzą banany. Banan. Bro, you take banan? Kurde. Można ten dotknąć? A jak nie dotykaj. Nie? Nie. Teraz tu. Siemano. Siemanko. Jesteśmy właśnie na safari w Afryce, dokładnie to w Tanzanii. Patrzcie, gdzie lądowaliśmy, na takim piachu, na szczerym polu. Nawet nie było tego pasu startowego, no. Normalnie na piachu, nie? Nawet nie szlaka czy coś, tylko... pole, po prostu na polu żeśmy wylądowali. To lotnisko to jest grube. No, to lotnisko jest grube. Tak wygląda to tutaj na miejscu. Są takie jeepy. I właśnie o to chodziło. Właśnie chciałem takiego otwartego jeepka tutaj. I jak obok jakieś zwierzęta będą przechodzić. No, będzie grubo, będzie grubo. A w ogóle to takim małym mieliśmy lecieć, 14-osobowym.
ale w ostatniej chwili coś tam nie pykło i lecieliśmy takim troszkę większym. Safari. Kurde, mieliśmy takiego pecha i siedzimy w ogóle osobno i to na dwóch końcach dla nie możemy pogadać ze sobą ani nic. Musimy z osobna i to mamy jeden telefon jeszcze do nagrywania i albo jedno nagrywa, albo drugie, nie? Ale ogólnie nie widzę. Ale ogółem tak, można spotkać zwierzaczki. Widzieliśmy żyrafę tak blisko. Blisko żyrafę, zebry widzieliśmy z bliska też. Cześć, dzień dobry, gdzie my jesteśmy? Na safari Mikumi po prostu. Czyli z Ramadanem na wycieczkach zawsze jest wesoło, świeci słońce. Po prostu jesteśmy w Parku Narodowym. Ramadan zawsze mam zajebiste wycieczki, nie? A nie jebitne, tak? Dobrze gada nie po jebitne. Polsku. Tak. Jedyny, który tutaj gada po polsku. No, po prostu i jestem. Obiecał nam, że pokaże nam lwy. No, czy to ja jestem, tak. Bo ja mam numer telefonu lwów. No zobaczymy chyba, nie? Tak. Okej, dobra, pa. Tutaj ziomo powiedział, że właśnie taki krokodyl może aż 2 tygodnie bez jedzenia wytrzymać. Dobra, trafiliśmy na spota z hipopotanami. Krokodyle atakują ludzi. Krokodyle atakują ludzi, co? Atakują, ale jeśli będziesz blisko, atakują, no. Masz chłopie szalik polski, wierzę ci. No czuję polskie serce. Tak. Jak zwłoki. Tutaj są krokodyle i też są. Ej, ruszył ogonem, dobra, żyje. No, po prostu krokodyle żyją obok jeziora. Ale hipopotamy żyją w środku wodzie. Bo zawsze walczą. Czyli bo krokodyle jedzą mięsa, czyli jak widzą dzieci hipopotama, to jedzą. Czyli walczą, no. Po prostu jaki hipopotam jest młody, to można siadać w wodzie 5 minut, ale jaki będzie dojrzały, to tylko 3 minuty. To prawda, że hipopotam jest najgroźniejszym tutaj stworzeniem na całym safari? Tak. Nawet od lwa groźniejszy jest i tak dalej? Takie jest, no. To my, a gdzieś tam są dwa krokodyle. Ja mu nabiję teraz. To jest tutaj wielki boss, ta reszta tutaj to kobiety. Tutaj spotkaliśmy kilka czaszek zwierząt. Tu chyba jakieś bawoły. Jest kije? No, kijek. Czyli dawno badacze używali tego drzewa, jak no. Sposób. Tam dali kły. Okej, okay, to są kły, te no, patyki. No, czyli używali tych kijów w spinali. Okej, okay, ale po co? Żeby tam dać kły tam. Okej. Okay. Kły tam. No. Ale po co te kły tam dawali? Dlaczego? Dali kły, bo nie wolno. Chowali aż tak? Nie wolno, no. Kradli. Okej, okay, chowali tam. No, nie wolno. Dobra, a tutaj jakbyś mógł powiedzieć, czego to są tutaj szkielety? Jakich zwierząt? To? No. To bawów. Bawu. Bawu, okej. Okay. A są tu jeszcze jakieś innych? To gnu. A to jest gnu? Tak jest. A, to jest dobra, tego najgłupszego zwierzęcia tutaj na safari. Tak. A to też bawu. To? Antylopa. No tak. Będzie, no, tak? Gazela. A to jest właśnie tutaj głowa tego gnu, czyli najgłupszego zwierzęcia tutaj. Tak. Ponoć to zwierzę, jak ucieka przed lwem, to po jakimś czasie się zastanawia nagle, dlaczego ono biegnie, bo już zapomniało. Zapomina, i tak. Tak, i przestaje biec i wtedy je lew kapnie, nie? No, to łatwo dla lwów. No, tak. najłatwiejszy łup właśnie dla lwów. No. Zresztą jak widać, bo leżą głowy tutaj. Jest, ziomuś powiedział, że ciśniemy na lwy. Zapierdalamy! Gdzie Simba? Jest! Znaleźliśmy lwa!
No i koniec safari. Daria, polecasz? $400 za osobę. Dużo, ale mi się podobało. Mi się podobało, ale ja bym wam nie polecał na takie jednodniowe, tylko na albo na kilka dni. No najlepiej, jak już tu przylatywać, to nie na jeden dzień, bo to są mega koszta. Dużo, dużo widzieliśmy, ale wiecie, też nie do wszystkich można jakby podjechać. Yo. Sianko, jesteśmy w Dozani Forest, tak to się nazywa? Dozani Park. A Dozani Park, gdzie mogą oglądać małpy, takie jak my. Hakuna Matata, pole, no. Polacy to dobre klienci. No. Tak, wszyscy mówią, że weseli, tak? No, wesołe, no. Troszeczkę dużo pijecie, ale nie jest już. A po co zbieracie te morskie algi? Też kobiety u nas zarabiają, pracują. Większość kobiety, które mieszkają tam obok plaży, to mają tak farmy algi tam. Później sprzedają i zarabiają. Okay. Ale zwykle po zbierania rezwają, suszą na słońcu, a później suche się robi, a później robią kosmetyki. A kosmetyki z tego robią? I jeszcze do jedzenia, na przykład sałatki i tak dalej. Tu małpki. To są te jedyne małpy, które właśnie można spotkać tylko i wyłącznie na Zanzibarze. Ale to ten słoń taki. Uciekło, przed chwilą widzieliśmy mini słonia. Szczuro słoń jakiś. Jak się nazywa? Ryjówka, tak? Słoń ryjówka. Ty, taki szczuro słoń to był. Egzotyczna wiewiórka. Jak wcina. Co, na morzechy jakieś w ogóle je. Bardzo dużo osób na plaży chodzi z małpami. No. Jak to jest? Można tutaj mieć swoją jakby legalnie małpkę, czy? Możesz mieć, ale musisz mieć pozwolenie. Ale większość chłopaki, które chodzą na plażę, nie mają pozwolenia. A, to myślisz, że skąd oni tą małpkę sobie wzięli? Gdzieś przyszli tutaj i buchnęli jedną do plecaka? Wiesz co, małpy nie tylko w Zani Parku, inne las też mamy duże małpy. Okay. Tam bardziej polują, no, ale małe są, malutkie. No. A i zabierają małe, no. A i później je wychowują. Zabierają, no, zostawiają w domu, codziennie karmią i później to Hakuna Matata. Zmieni się. A i później ta małpka to jak pies trochę jest, no, teraz, pies, nie? To. Tu paczek z bliska można do nich podejść. Ty, ten co gościu robi. Siema. To jakie małe. Siema mordo. Jak tu w ogóle blisko małp można stać. Ace, tutaj chillujemy z ziomem. Cześć. Cześć, jestem Łukasz, to jest Jarek. Przyjechaliśmy sobie we dwójkę na Zanzibar. Jarek, opowiedz coś o sobie. Ale tutaj trafiliśmy na spota z małpami. A już mieliśmy wychodzić. I cyk. Jesteśmy w lesie na Morzu Nowym. Teraz jest odpływ. Jak jest właśnie przypływ, to te wszystkie tutaj korzenie są zalane wodą. To jak jest tutaj ta właśnie pora deszczowa, to pada tutaj wtedy codziennie? Mówiłeś od marca do maja, tak? No bardziej pada jest i codziennie. Czasami trwa na cały tydzień, no 4 dni na non-stop. A po prostu nie ma sensu na wakacje, no. Jesteśmy na Mountain Beach, obczajcie. Tak, czekaliśmy na przypływ, żeby tu wszędzie było pełno wody, ale trzeba by było jeszcze czekać z godzinę. Dzisiaj tutaj na super przewodnika trafiliśmy, Juma. Polecamy go. The Rock Restaurant, teraz jest przypływ, więc jedynie można się tam dostać łódką. Popłynęlibyśmy tą łódką, ale i tak słońca nie ma, więc... Juma? No? Bo ty mówiłeś, że masz jakby teraz jedną żonę. Planujesz mieć jeszcze jedną. I jak to właśnie jest?
przyjdzie do ciebie to z dnia na dzień, że powiesz sobie, to jest ten czas, że chcę mieć drugą żonę, czy to jakoś planujesz, czy to tak kiedyś na spontanie? A, trzeba przygotować trochę, teraz szukam pieniędzy, później po okay. 2-3 lata to wszystko będzie ok, tak jest. A na przykład twoja żona wie o tym, że ty chcesz sobie właśnie drugą żonę? Nie wie, ale trzeba, muszę informować. No. A, jeszcze nie wie, ale jej powiesz jakby, no, tak? No, no, czasami powiem. Musiałeś coś zapłacić za swoją żonę, tak? Oczywiście, no, trzeba zapłacić posag, ale zwykle zależy od dziewczyny. U nas jak dziewczyna troszeczkę ładna, duże piłki, to prosi u nas. No, i na przykład ile musiałeś za swoją żonę tak zapłacić, no, tego posagu? Pierwsze na początku zapłacimy około $800. Okej. Okay. No, ale teraz jeszcze więcej. Większość ludzi płaca 1000, 1500 do $2000. O kurde, to sporo. I żona twoja może wydawać te pieniądze, czy ona musi je trzymać w razie, gdybyście się jednak rozwiedli, coś tam, bo ona ci wtedy to oddaje, tak? Jak no. z jej winy jest. No, no. Czyli ona musi to zatrzymać jakby dla siebie, tak? Czy może to gdzieś tam sobie wydawać? Może coś, no tak. A może sobie wydawać? U nas też mamy używane kobiety, ale używane kobiety to znaczy to dziewczyny, które już im poszło o rozwodzie. No, po rozwodzie. Ale też są kobiety, które mają dzieci i ślubie, to też używane są. Właśnie dla takiej wody przyjechaliśmy na Zanzibar, żeby właśnie takie widoczki oglądać. Przed nami jest Sandbank, czyli znikająca wyspa. Aktualnie właśnie jest odpływ i można sobie chodzić po tej wysepce, a za 2-3 godziny już tej wyspy nie będzie, już tu będzie tyle wody, że po prostu nie będzie tej wyspy. Patrzcie na tą wodę tutaj. I co, Daria, lepiej na Zanzibarze czy w Turcji? Nie, na Zanzibarze. Lepiej, nie? Ale nic nie jedźcie tu, nie? I wtedy jest git. Taką wycieczkę całodniową z jedzeniem i tak dalej, $50 od osoby. Tu na Zanzibarze nie trzeba gadać po angielsku. Tutaj są miliony przewodników, którzy gadają po polsku. Tak samo na plaży, dogadacie się po polsku w wielu miejscach, bo po prostu tu przyjeżdża bardzo dużo Polaków i oni uczą się tego polskiego. Zresztą zaraz pogadamy chwilę z naszym dzisiejszym przewodnikiem, Abu, i zobaczycie sami, jak on gada. Normalnie gada po polsku bardzo dobrze. O wszystko można się go zapytać, o wszystko się dogadać. Tak się chilluje na Zanzibaritos. Tutaj taki talerz owoców nam zrobili. I tutaj jesteśmy z chłopakami, gadamy. No, długo nie spotykaliśmy, jest kolega, my uczyliśmy też, różny język też. A tutaj twój kolega obok, tak? Ale on trochę rozumie też po polsku. Tak? No, może zapisać coś po polsku też, nie ma problemu. A, dobra. A to jest właśnie Abu, dzisiejszy nasz przewodnik. Jesteśmy tutaj w cieniu, kurde, jest katastrofa na słońcu. Tak. Jest ostre, no jak po prostu, wiesz, krematorium, kurde, no. Tak, jest. Na godzina potem, jak pomidory wygląda skóra. Jest, no, najwyższy, ale nie paliweliście. Jesteśmy w raju, no, pogoda niesamowita, woda kolorowa i tak. Tu ma rację, patrzcie tą wodę, jedz. Też zapraszamy na przepiśnie owoce tutaj, no tak chilla od czas. Abu, kto ci wymyślił tą ksywę z syn Kaczyńskiego? Bo Polacy? Dziadek, no i babcia z Polski lecieli tutaj na Zanzibar i byliśmy z nami na wycieczkę, wiesz, no. No. Po prostu, wiesz, po wycieczkę mówili, ty masz bardzo fajne serce jak Kaczyńskiego. Ja nie znam, kto jest Kaczyński. I potem po prostu wyślili koszulka napisana syn Kaczyńskiego. Czarne. A, Kaczyńskiego po prostu wyślili tutaj, ja zakładałem, kiedy byłem na wycieczkę tam. I po prostu... Mogę powiedzieć, wiesz, ja, to jest dzień, która była dużo problem, no. Bo jest pełno tyle Polacy zgubili swoje przewodnikie, bo jest dużo grupy i każdy chciał z nami zdjęcie zrobić. Bo syn Kaczyńskiego kolejka bił. No, ale spoko, potem no, każdy zapytał, co to za gość, celebryta? No, i kto będzie zobaczyć mój koszulka Polak, no to musi być uśmiech. Kurde, ale zajebiście, kurde, lubię go i mam jego tatuaż, ale nie mogę pokazać, bo mam na miejsce nigdy nie upaliłem. Aha, dobra. No, zgadnie, że za miejsce, kolega. No. Pan nokcia tutaj. Dobra. Jedzie, jesteś się chuda ekipa. Jemy. A jak to w ogóle się stało, że zacząłeś Polakom organizować te wycieczki? Bo dużo Polacy latają na Zanzibar, no i wiesz. Po prostu podoba się, bo Polacy są mili, no. I długo już to organizujesz? No, prawie 5 lat teraz. A, 5 lat, to już pewnie tutaj byłeś 1 500 100 900 razy, tak? No, pełno. Tutaj, kurde, nie wiem, ile razy byłem tutaj. Takie pytanie codziennie Polek pytają, no, ile razy byłeś tu, no? Ja nie wiem, bo ja długo pracuję z turystami po angielsku, no. Długo pracuję po prostu. Dobra.
Jak to się w ogóle stało, jeszcze tak chciałem się zapytać, bo ty aktualnie chyba jesteś takim, kurde, najsławniejszym tutaj czarnym Polakiem, nie? Na Zanzibarze. Jak to się stało, jak to się rozkręciło? No to przespuga po prostu Instagramy, no ludzie, kto po prostu byli tutaj na Zanzibar. Zrobili po prostu reklama w internecie i wiesz, Facebooka, no potem już jest znane trochę. No, no bo tak jak... Od ten pająk podróży wojownika. Tak. No, też od niego też, on był tutaj z jego całego rodzina i zrobili reklama, no i potem pełno tyle plasy. Ludzie, patrzcie tam! Rybki same do mnie podpływają! No co, no i tak się żyje tutaj na Zanzibarze, nie? Pamiętajcie, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Zanzibaru, kosztów, czegokolwiek, to możecie pisać komentarz, na każdy komentarz odpowiadamy. Nie chodzi tylko o Zanzibar, bo odwiedziliśmy 32 kraje, także jeżeli macie pytanie o jakikolwiek kraj, z tych, które widzieliśmy, to możecie pisać, odpowiemy. Zanzibar, czyli Wyspa Kontrastów, są rajskie miejscowy właśnie tak jak ta, ale też jest mega bieda, także musicie być na to przygotowani. Czasem może się to ciężko oglądać, ale te miejscówki rekompensują. Ludzie mówią, że jak na Afrykę, dlatego może tak tym ludziom się tutaj podoba, bo jak na Afrykę, to tutaj jest naprawdę pięknie, ładnie, czysto i tak dalej, bo jak ludzie latają po świecie, tam na tej Afryki kontynentalnej, to jest masakra. No, jakby siedzieć to tylko na tych miejscówach i w resortach, to mogłoby być super, nie? Ale jak się wyjdzie na wioskę, zobaczy się tą biedę, te dzieci i tak dalej, to jest, to już nie jest tak fajnie, nie? No wiecie, idźcie sobie na burgera, jak tu dziecko idzie, się skręca z głodu i tak dalej, nie? Idziemy tutaj za naszym kierownikiem wycieczki, czyli za panią Darią. Pamiętajcie, najlepsze wycieczki przez panią Darię organizowałem. Tak, tak. Daria ma swoją łajbę tutaj na Zanzibarze. Zapraszamy. A wbił ci się kiedyś jeżowiec? Nie. A nie. Okay. Dobra, a co wtedy trzeba zrobić? A to po prostu ból, tylko w placie. Nic nie zrobi. A to nie że trzeba coś do szpitala czy coś. Dobra, tu jedyna odważna z naszego teamu. Tu. Pójdę na nią. No. I pewnie mocno trzymaj. Dobrze. Dobra, jednak Klaudiusz tutaj jest. Ja, you play! Yeah. Klaudiusz, następny kozak. Jumbo, Juana. I dawaj je na grilla od razu. Tutaj Muzungu Łukasz będzie później leżał. Ej! Muzungu Łukasz miał tu leżeć. Muzungu Daria mnie oszukała. No dobra, póki co ten ogródek tutaj to nic specjalnego, naprawdę. Takie prysznice, bambusik. Naciśnij to. A nie, to tak o, się odkręca, dobra. A tutaj trzeba było inżyniera ze Szwajcarii. Muszę płynąć teraz za Darią, bo jestem jej ratownikiem. O kurde, ratownik ledwo sam co pływa. Może Daria mi kupi jakiegoś kebaba za to w Europie. I jak, Daria, ci się podobało w jaskini? Fajnie, coś innego. Ja się raz życiu surfowałam. Surfowanie jest spoko. Polecam każdemu na pewno. No, ja też. Tutaj będziecie lecieć na Zanzibar. Sprawdźcie 10 razy.
Czy macie okulary przeciwsłoneczne? Tu nie da rady bez okularów. Bez okularów nie ma opcji, nie? Musisz nie mieć kapelno. Okulary to masz krew. Kapelusz albo jakąś czapkę na głowę. I krem z filtrem. I tak naprawdę nie potrzebujecie niczego więcej, jak my się naoglądaliśmy. Tak. To nie w tej porze, co my teraz jesteśmy. A nawet jak coś wam się nagle przyda, to możecie wszystko kupić na miejscu. To dla was widzowie. Lecimy. Subskrybujcie ten kanał. Tak. Zobaczcie, jakie to szaleństwo. Leć. Przeżył. Niestety przeżył. Następnym razem. Tutaj też w tej jaskini można różne zwierzęta spotkać. Na przykład teraz tutaj widzimy małpkę. W ogóle wczoraj jak jechaliśmy sobie na rowerach, to ja widziałem kameleona, a ty co widziałaś? Taką żółtą papugę. Żółtą papugę, normalnie na drodze, nie? I jak właśnie, Daria, poleciłabyś tą jaskinię? No fajnie było. Spoko było, nie? Nawet spoko, nie? Trochę fakt faktem, drogo, trochę drogą. To powinno z 5 albo max gdzie dychę kosztować. Ale było spoko. Na Zanzibarze wszędzie można spotkać zwierzęta, tak o, normalnie chodzą po ulicy. Tutaj mamy właśnie aktualnie gang kus. Patrzcie, jak w Afryce tutaj załadowali cali. Tak się przewozi rzeczy tutaj. Patrzcie na to. Jeszcze znając moje tutaj psie szczęście, rozwaliły mi się dwa pedała tutaj. Ale dobrze, spotkaliśmy jakiś... Na rowerze tak nie chciał jechać. Tak, ale... Rozwalił dwa pedała. Tak, ale na szczęście tu, kurde, po wielu próbach ciężko się było dogadać. W końcu dorwaliśmy. W sumie wymieniają nam, oczywiście nie wiemy nawet za ile. Jedni nas kierowali w tamtą stronę, inni nas kierowali w drugą stronę. Właśnie będziemy opuszczać ten hotel. Byliśmy tutaj 3 nocki w Padże. Padże nawet pozytywnie zaskoczyło. Mniejsza miejscowość niż Nungwi, ale taka, można powiedzieć, bardziej czystsza, bardziej wakacyjna. Nie zaczepiają aż tak wszędzie na mieście i na plaży. Tak bardziej jest na chillu, bo w Nungwi to tam nie da się przejść momentami, nie? Tutaj taki basenik mieliśmy. Oczywiście ani razu z niego nie skorzystaliśmy. Cyk, wstajecie sobie rano i ciśniecie tutaj takim przejściem. I tam macie śniadanko. Czego chcieć więcej? Pięknie, no. Tu oczywiście mamy prywatną plażę. Możemy sobie ze wszystkiego korzystać za darmo. Tak to wygląda, super. A tak właśnie wygląda tutaj myjnia w Afryce. Czyli jest takie wiadereczko, tam woda. I tak myją tutaj samochody. Tak to właśnie wyglądają domy w tej tutaj bogatszej dzielnicy w Afryce. Wiadomo, są też domy takie jak w Europie, ale to tam mieszkają biali, nie? Mówimy teraz o zwykłych Afrykańczykach, ale już troszkę bogatszych. To jest rafa koralowa i normalnie z rafy koralowej właśnie tutaj komuś dom budują. Siema mordo, nie bój bazy. Co tu się dzieje? Ile tu jest krabów? Nad głową mi chodzą, wszędzie. Ej, bez jaj, tego może nie widać na wideo, bo tu większość jest takich małych, ale tu jest milion krabów. Witamy. Kolejny dzień, śniadanko. Tak, świeże ponczusie. Były owoce jeszcze? Tak, był. 2 talerze owoców. Tutaj sok i kawka i tu mamy widok. No nie, co siedzimy tak z normalnym widoczkiem, tutaj cyknie. Śniadanko. Mhm. Dzień jak co dzień, nie? Mówisz, na co dzień też tak masz? No, dzień jak co dzień. To jest aktualnie nasz przedostatni hotel na Zanzibarze. Już później lecimy do Dubaju, Chorwacji, Słowenii i niestety później już na chatę. Ale patrzcie na to, jaki mamy widok stąd. Prawie 180 stopni na morze. Stamtąd... Tam wszędzie jest morze. Tam jakieś wyspy w ogóle są. No i tu sobie jemy właśnie śniadanko. Tutaj ktoś właśnie dopija kawę po śniadaniu. Kto to jest?
Znacie tego szczura? Co tam soczek z kawką i chilluje sobie? Tutaj trafiliśmy do jakiejś wioski rybackiej, gdzie budują łodzie. Można zobaczyć, jak to robią. Patrzcie, tu ludzie tak mieszkają. Tak tutaj sobie gotują. I patrzcie, w jakich chatach tu mieszkają. To właśnie te domy tutaj też z bliska. O, niektórzy żyją tu w strasznych warunkach. Wyobrażacie sobie mieszkać w takim domu? A widzieliśmy w Afryce dużo gorsze niż to. Tu jak coś, to lipa płacić kartą. Tak, to ja jeszcze ananasa nie jadłam. Niby koszulka w banany, ale ja ananasa. Cicho, bo uznają mnie za zdrajcę. Hmm? Patrzcie na to, jak tutaj się je ananasa. U nas w Polsce wydrąża się środek, ale tu są takie świeże, że normalnie je się z tym środeczkiem elegancko. Pyszne są. Są takie słodkie, że jak zjecie na pół takiego ananasa, to nie macie ochoty na żadne słodycze ani nic, bo on jest taki słodki. Idziemy tam i będziemy śpiewać karaoke Freddiego Mercurego. No i pokaż, jak będziesz śpiewał. Zadowolona. Będziemy specjalnie tak chamsko śpiewać, żeby wszystkich wkurwić tam. Najgorzej, jak się tylko da. I tańczyć też będziemy, wiecie. Coś takiego, kurde. Na Janusza z chamskim browarem jakimś. No i się skończyła piosenka. Z tej romantycznej kolacji zakoszone kwiaty zostawiliśmy w recepcji dla Masaja. Masaj, to dla ciebie. Jesteśmy właśnie w nowym hotelu. Mamy do dyspozycji tutaj bilard, piłkarzyki, ping-ponga i oczywiście co? Musi standardowo pójść o Puchar Zanzibaru gramy, tak? Puchar Zanzibaru 2024 ląduje u mnie. To było, powiem wam tak, to było trochę oszukane, nie? A jeszcze nie? Patrzcie, to był skam. Patrzcie, czym ja grałam, takim kijem zepsutym. Zobaczcie, i takim wygrałam. Kto nim grał? Kto nim grał? I takim wygrałam. Ktoś nie ma umiejętności, to jest. Ktoś ma umiejętności. To nawet mu kij nie przeszkodzi. W takich miejscach ludzie na wiosce napełniają sobie wodę, nabierają wodę w takie właśnie żółte karnistry. Są takie duże właśnie silosy. Tak wygląda właśnie w Afryce wypożyczalnia filmów tutaj. Wiszą tutaj na ścianach. Co tu mamy? Na przykład 60 minut. The Giver. Dobra, czyli za dolara na płytę albo na pendrive'a. Film. Gdzie oni mają sobie to odtwarzać, jak oni telewizorów mają? To może dla tych bogatszych, nie? No, tak wygląda właśnie wypożyczalnia. Normalnie gościu tam pokazuje, że na piracką płytę, nie? Ale no wiadomo, w sumie, dobra, jesteśmy w Afryce. Patrzcie na przykład, jak tam ludzie jeżdżą. To jeszcze było nic. Tu jeżdżą czasem tak, że prawie wypadają z tych pak. I policja to widzi i luz. To jest to normalne, nie? To jest napój dla ryb. Ryby to piją. Tutaj rozgryzają. Początek i cyk, to piją. A, bo się strzeliło. Restauracja w Afryce. Gadnijcie, co to jest? 2-4 na dobrą. Dla tych, co narzekają na BHP w Polsce. Patrzcie, jakie tutaj są rusztowania. Cyk. Kontraktor joint jeszcze tutaj. No chyba bez kitu ktoś zjarany to projektował. Można w hotelu sobie zamówić romantyczną kolację. Wtedy przychodzi gościu. Robi specjalnie dla was tutaj serduszko. Coraz lepiej miejscowa wygląda. Teraz z palmy zrobili tutaj takie serce. Wbiliśmy właśnie pierwszy raz do afrykańskiej restauracji tutaj na Zanzibarze. Ja sobie zamówiłem tutaj ze świeżymi owocami morza i frytkami. Tu mamy shake'a ginger, tu mamy mix fruit, a tu mamy mango shake. A tu Daria zamówiła makaron, chyba z curry też i kurczakiem. Miał być trochę inny, ale takie coś dalej.
za całość tego tutaj 63 zł. Zobaczymy, Daria. To jest ostatni raz, jak coś do was mówię. No. Kiedyś się jadło taki makaron i jajko się wbijało do tego. I się to smażyło, tak makaron z jajkiem. Makaron z jajkiem po prostu, okej? Okay? Mogło jak zawsze pycha. Nie mrożone, normalne, świeże frytki, dobre. Ale seafood, ja też tam nie przepadam za bardzo za jakimiś owocami morza, ale będąc tutaj, wziąłem. Pachnie no jak ryba, nie? A w smaku? Nie. Jak na rybę, to spoko. Polecam. To wszystko, za 6 dyszek. Myślę, że spoko, nie? Daria, jak oceniasz? Na 5 gwiazdek, ile dajesz? Moje czy ogólnie? Ogólnie całość, nie? No na europejskie to tak 2/5, bo bardzo mi obsługa i dobre dyszenie, no może 3. Powiem ci tak, gdybyśmy samo jedzenie wzięli, dałbym 2, ale te soki ratują, bo są ze świeżych owoców, a tutaj są dobre te owoce, nie? Tu są w ogóle najlepsze ananasy, jakie w życiu jadłam. No ananasy tu... Są przepyszne. Mięciutkie, słodziutkie i... Ananasy są... No w ogóle owoce to są petarda. Banany też bardzo dobre były, nie? Polskie ludzie w urlopie wykorzystują, żeby zrobić czekoladę. Wiesz o co chodzi? Kakaowiec na 100%. To jest kakaowiec. To jest kakaowiec. Czyli my jemy biały miąższ. Czekolada nie robimy, bo nie ma fabryka tutaj. Ale czasami wykorzystujemy peski. Normalnie suszymy na słońcu, mielimy, żeby uzyskać proszek. Proszek z tego dodajemy do kawy albo do herbaty, żeby uzyskać smaku. Hej! Czyli jak mają prezent, no to Hakuna Matata. Hakuna Matata. No super, super. Dostaliśmy tutaj taki secik, żeby samemu sobie zrobić herbatę. Gotuje się to w wodzie. To jest ogółem trawa cytrynowa. Z tej trawy cytrynowej robi się herbatę. A co to jest? A to jest owoce z tego drzewo i jak mówiłem, wykorzystuję jako pomadka po prostu, jak pomadka, bo to maluję pasną. Jak mają imprezę, kobieta, chodź, zaraz ona będzie piękna. Ale super! No widzisz? Ale pięknie, można zrobić więcej. Jeżeli chce, to też można, to jest takie naturalne. I tutaj banan gotujemy, nie jako kosy. W Polsce nie gotujecie banan, tak? No nie. Tutaj gotujemy jako ziemniak, ale jako zielony. Czyli teraz jest zielony, to znaczy czas na gotowanie. To jest koziki i my zerwamy jak zielone, teraz już czerwone, widzisz? Czerwone trochę za późno, bo smaku trochę mniej. I używamy koziki jako medycynę na ból zęby, a także na ból żołądek, czyli jak mamy problem na ból żołądek. A także robimy medło z kozikami na włosy. Jeśli masz wypadające włosy, medło z koziki najlepsze. Co to jest? Nie macie pojęcia. Gałka muszkatowa. Gałka muszkatowa, daj już. Dobra, to był strzał taki. To był strzał, kiedyś musiała być. Dobrze, czyli masz coś takiego kwiat czerwonego, widzisz? To jest nazywa mes po angielsku, po polsku nie wiem, ale z tego mes kobieta wykorzystuje, żeby zrobić perfumy do medium. A potem zikną szybko, teraz już nie ma i klej teraz, bo w hospitalu bardzo daleko, nie mamy plasta, wykorzystujemy święte liście jako plasta. Aha, okej, okay, okej. Okay. To jest mój plasta. Co to jest? Celu, żeby zatomować krwi i zabić bakterie. Jodyna. Jodyna? Co jest jodyna? To jest jodyna. Jodyna. No, używamy, okay, żeby zatomować krwi i zabić bakterie. A można sobie zerwać ten owoce. I można na zębę, można ukryć na zębę. To jadalne są. Używamy zamiast limonka. Poza sezon limonka używamy karambola. Czyli zamiast kawy w rano tujemy ten owoce, żeby obudzić umysł. No tak, bo fasnie bardzo, żeby obudzić umysł. To jest owoce z trójką z wielu, wielu peski z żółtym mięsem, które my jemy jako in owoce. Smakuje kombinacja pomiędzy mango, banana i ananas. 15 kilo to jeden owoc tam. Czyli i to jest laska cynamonu, jak bierzesz świeżo. Okay. Skory powstaje cynamon. O, teraz to pachnie. Takie zwykłe drzewko by się wydawało. Dobra, powąchamy to. No bez kitu. Bez kitu, cynamon. No teraz to pachnie jak cynamon. Nie, cynamon, normalnie. Jakiś podszedł, jak
podszedł jakieś drzewo w ogóle. No nie w ogóle. Ściął kawałek maczetą. Przeszedłbyś koło tego na no ja bez kitu, ja myślał, że jakiś chwas, a ja już chciałem wycinać tu pół tego Zanzibaru. Daria dostała taki pierścionek. No. Zaręczyłem się właśnie. Więc tak rosną ananasy. Myślisz, że takiego małego już można jeść? A nie, nie można jeść, bo teraz niedojrzały. Opowiadał właśnie o tym drzewie z henny i mówił, że korzenie stosują do aborcji, ale czasem wypijają za dużo i kobiety umierają właśnie po herbatce właśnie z tego korzenia. Dobra, będziemy wchodzić teraz do lokalnego domu. Tutaj chyba myją naczynia. Dach jest z liści kokosa, a ściany są z błota. Tutaj mamy kuchnię. Muszę być tu blacha, żeby nie paliło, tam gotują, nie? Nie ma blisko domu. Tak. Tak wygląda to w środku. Do pokojów nie można wchodzić. Jest lodówka, telewizor. I co mam powiedzieć, no straszne warunki są, nie? Jako medycyna. Tak wygląda właśnie kurkuma. Nie jecie, bo farbuje. Okay. Używamy kurkuma, to jak medycyna, na skóra choroba, jeżeli ma strądzik, kurkuma usuną strądzik. Dostaliśmy takie czapeczki. Co? Thank you, boss. Prawdziwy Afrykaniec teraz. Cappuccino. Król Julian. I ten jego paś, nie wiem, jak się nazywam. Dario. Gościu, ile tu kokosów zerwał. Właśnie będzie wchodził na górę. Jumbo! Jumbo, jumbo! Jumbo. Okay. Tylko na nogach ma takie nogi. Okej! Okay. Okay. Are you ready? Ready! Jego bimbe. Ale kozak. Nazywa cię! Ładnie śpiewa. Halo! Jestem cię. Halo! Rzeczkę z kokosa, miąższ wydrążył. Ale nie smakuje tak kokosem, nie? Taki, to smakuje? Taki jakby rozwodniony ten smak, nie? W ogóle niczym nie smakuje, tylko bez smaku. Po prostu mokre. Na koniec można oczywiście takie przyprawy kupić. Wzięliśmy wszystkim na pamiątkę po takim zestawie. Mają kawy bananowe, kawy mango, różne smaki, ginger. Czyli imbir. Na koniec tutaj zostaniemy poczęstowani różnymi rzeczami. To? What is this? Fish. Fish. A, rybka. Tu jest banan, ryż, szpinak, sałatka. W Afryce jedzą rękoma. No, nie możemy używać łóżką. Myjemy rękoma. A widelec możesz? Ten taki... Nie, też nie możemy. Też nie możesz. Też nie możesz. I tylko możesz jeść prawą ręką. No. Lewo na lupę, prawo tu do jedzenia. Ale jak masz jakieś, wiesz, jedzenie z sosem i tak dalej, sos, zupę możesz, nie? Zupę możesz. Zupę możemy, tak jak mówiłem. No, no. Ale jedzenie, taka ryż z sosem, po prostu my sosem na ryż. Sosem na ryż. Za $1000 ziemię kupiłeś. No, za $1000 ziemię to kupiłem. No. No to słuchajcie ludzie, to jest hit cenowy normalnie. Wtedy to będzie i dom. I mówiłeś, że dom postawisz za około $7000. Mówiłeś tak, no. No. Także masakra. Jesteśmy właśnie na Prison Island. To jest wyspa, którą kupiło dwóch Arabów po to, żeby tutaj trzymać właśnie niewolników, zanim ich sprzedadzą. Chodźcie, zobaczymy tutaj myszo-jelenie i ogromne żółwie. Myszo-jeleń zagrożony wyginięciem. Te żółwie to są żółwie olbrzymie. Jest to drugi największy gatunek żółwia na świecie. One nie pochodzą ogółem stąd. Te żółwie przybyły tutaj z Seszeli. Zostały 4 sztuki podarowane tutaj od gubernatora Seszeli władzom Zanzibaru. Ale jak widać, tutaj populacja się troszkę rozrosła i jest już ich około 200. Ej, on jest większy od ciebie. Ile taki żółw może ważyć, boss? Waży, że ma prawie 300 waży. 300 kilo waży. To jest najstarszy żółw tutaj właśnie na tej wyspie i on za rok kończy 200 lat. Te żółwie są potężne.
Próbujemy lokalnego piwka Kilimandżaro. Kilimandżaro to jest tutaj góra właśnie w Tanzanii. Najwyższa zresztą w Afryce. Daria, próbujesz. A ja mam próbować? To jest piwa Kilimandżaro. Dobra, piwo jest piwo. Piwo, zwykłe piwo, nie? Takie jak tyskie czy coś. A teraz jesteśmy pod domem Freddiego Mercurego. To właśnie tutaj się urodził Freddie Mercury. Na Zanzibarze. Wokalista zespołu Queen. To zdrada! Wow, bro! You paint this all? You! Wow! Patrzcie, jakie talenty tutaj są w Afryce. Patrzcie, jakie tu piękne obrazy. Bro, how long you paint so big? It is depending, but approach at least one day. Yes. One day. Okay, respect. And how much for so big? I'll give you 800 shillings. I'm sorry. 8,000. 800 shillings. Eight. How much dollars is this? It's like approach $300. $300. $50. $50. $350. $300. Okay. Tutaj pani tak na takim urządzonku. To obrazy super malują. Mama. Mama ostrzegała, będziesz sama, jak zaplatała. Mamy dla was coś tu tak mocnego, że w to nie uwierzycie. Zanzibar ze względu na swoje położenie był centrum niewolnictwa i tak właśnie tutaj sprzedawali niewolników, tak jak tutaj jest to pokazane. Łowcy chwytali po prostu tych ludzi albo odkupywali po prostu od plemion przemierających głodem. Jeden na pięciu takich pojmanych w ogóle przeżywał tą drogę, bo taka to była straszna męczarnia. A gdy tutaj trafiali, to zostali wrzucani do lochu na 3 dni bez jedzenia, picia, toalety i światła, leżąc w jednej tylko pozycji, żeby wyłonić z tych pozostałych ocalałych kilku najsilniejszych. I tych najsilniejszych, którym się udało przetrwać, sprzedawali wiecie za ile? Za $10. Za $10. Handel trwał aż do 1907 roku. 50 milionów osób tak tutaj zginęło, zostało zhandlowanych. Szacuje się, że niewolnictwo do dzisiaj panuje na świecie i obecnie jest 27 milionów niewolników. Dobra, witamy na Fish Markecie. Nie mówiłem wam o jednej rzeczy, tak mi się spodobało tutaj na Zanzibarze, że otworzyłem swój sklep. Nazywa się Luka Shop. Patrzcie, jaka pogoda na Zanzibarze. Pamiętajcie, przyjedźcie zawsze jak my, gdy jest sezon na Zanzibarze, żeby was pogoda nie zaskoczyła. Ale w ogóle ludzie tak i na internecie, tak, i na internecie jest napisane, że od czerwca do sierpnia najlepsza pogoda. A tu do południa jest po prostu tragedia, nie? Pada deszcz. Codziennie zachmurzone. No. Patrzcie właśnie, jaka tu jest bieda. I to nie jest tak, że ja już gdzieś tutaj wynalazłem miejsce, gdzie tak jest, tylko bardzo dużo miejsc tak wygląda właśnie. O właśnie przed chwilą tutaj rozmawialiśmy z jedną dziewczyną, gadała po angielsku, zagadała do nas. I oni normalnie właśnie tutaj mieszkają. Ona mówiła, że ona tu mieszka. Dla tych, co nigdy nie byli na Zanzibarze, może się wydać to dziwne, co teraz powiem, ale dla tych, co byli lub będą, znaleźliśmy perełkę na Zanzibarze, czyli miejsce, w którym jedzenie smakuje jak w Europie. Jest bardzo dobra pizza neapolitańska. I nie będziecie się brzydzili tutaj zjeść. Ja tylko sprostuję, że to nie my znaleźliśmy, tylko nasza koleżanka Emila, tak, którą pozdrawiamy. Tak jest, w sumie to nie my znaleźliśmy, ale miejscowa też jest spoko, bo to jakiś taki beach bar.
No typowo jak europejska miejscowa, bez jakichś tam... No i czysto. I czysto jest, i tak dalej. To jest tam. Ciao pizza nungwi napoletano. Dobra, to zajadamy. Już dzisiaj byliśmy na niej, stąd wiemy, że jest bardzo dobra. Mówią wszyscy, że Zanzibar, a Afryka ta taka kontynentalna, na której w sumie też będziemy, to że tu to jest Kanada, że tu są Stany normalnie, nie? To, no ja nie chcę tam widzieć tego, nie? Bo dla mnie tu jest, taki hardcore. No tutaj w resortach jest spoko, jest naprawdę bardzo fajnie, czysto, plaże im tam czyszczą i tak dalej. Ale jak się tylko kawałek dalej pójdzie, jest masakra, nie? No. No właśnie, jakieś blachy zbite z jakimś, nie wiem, kołkiem, czy nie wiadomo czym. Dzieci w poobdzieranych ciuchach, coś tam. Smutne to jest, ale nie wiem. Smutne, smutne, no. Póki co jesteśmy pierwszy raz w ogóle w Afryce. No. W Afryce, nie? I na razie sobie dajemy spokój. No, no. Ej, patrzcie na to, spotkaliśmy tutaj Masaja. Pochodzi właśnie z Serengeti, czyli tam, gdzie kręcili Króla Lwa. I on ma normalnie tutaj... This is hair from lion. Yeah, this is for lion. This is hair from... Yeah, to są włosy... To są włosy lwa normalnie. On stamtąd pochodzi właśnie z tego... safari jakby największego, nie? Na świecie. Tutaj gościu nam opowiada, dlaczego zabił tego lwa. I ponoć... I jak go zabił. I teraz pokażę Gidom, bo zabił jego 10 krów. Gościu pochodzi z Serengeti. Nie wiemy, czy to ściema. Tak, o, się czaił. Tam drugi gościu stoi i go trafił tak dzidą z takiej odległości. 50 minut ten lew się rzucał i po 50 minutach zdechł. Hotel Malika Montany, a przynajmniej tak się nazywa. Tutaj małe kokoski u nas w hotelu właśnie. W ogóle tu wszędzie rosną owoce, idzie się normalnie przez miasto i się spotyka papaje i tak dalej, a na przykład banany. No normalnie się idzie na ulicy i wszędzie wszystko sobie rośnie, a na przykład tutaj też u nas w hotelu. Cyk, jest papaja. Poszliśmy na kawę tutaj z polecenia szewczyków z YouTube. To ja mam takie frappuccino. Frappuccino 3 dolary. Dari kawa 2 jakoś chyba dolary, nie? A ja mam serduszko. Daria ma takie serduszko, gratis dostaliśmy jakieś ciasteczka, które sami robią i w ogóle tutaj jest napisane, że ta kawa to jest z Kilimandżaro, czyli najwyższej góry w Afryce, to jest, ta góra też się znajduje właśnie w Tanzanii, tu gdzie teraz jesteśmy. A tu jest nasz pokój, tu taka łazienka, jest czysto, ładnie i tu sobie wychodzicie sobie z pokoju, akurat mamy na parterze, ale kij. Przynajmniej nie trzeba będzie wchodzić w góra-dółny. Tutaj takie domeczki. Ej, patrzcie na to, poszliśmy do resortu i tutaj jest zupełnie inny vibe. Mamy właśnie... To jest nasz stolik, mamy sobie kolację na plaży. Tutaj bufety. Zobaczymy, co w ogóle jest, bo sam nie sprawdzałem. Bułeczki, orzeszki, nie wiem. Zupa rybna. Okay. Jedzenie było fantastyczne. Normalnie jak w jakiejś restauracji wyjadł i to takiej dobrej w Polsce. Petarda. Teraz idę sobie coś słodkiego nałożyć. Tutaj mamy ciasto czekoladowe. Daria próbowała, bardzo dobre. Szarlotka, tutaj jakieś desery. Zaraz będę wszystkiego próbował. Typowy cebulak Polak. Patrzcie na to, chcieliśmy zostać dłużej w tym resorcie. Chcieli tam 140 dolarów za nockę, a tu już mieliśmy opłacony hotel. Jesteśmy aktualnie w Dziambiali i stwierdziliśmy, że aki rypać, jedziemy tu. Obczajcie to, jaka tu jest woda. I kurde, tu jest też super pogoda, bo po tamtej stronie wyspy, co byliśmy, co dzień zachmurzone. Tu wjeżdżamy pierwsze co słoneczko. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo jak jest słońce, to jest dużo lepiej. Kolor wody jest lepszy i tak dalej. Jest petarda, petarda. Nie doszliśmy do tej najładniejszej wody, bo jest co? Przypływ. Spóźniliśmy się z pół godziny, nie? Jeszcze pół godziny temu
poszlibyśmy tu ze 100 metrów i taka ładna woda tam była. Znaczy tu też jest ładna, nie? Ale nie, no tam była jak na Malediwach, nie? Ale chyba teraz więcej przypływ, bo tak... No, coraz więcej wody się robi, nie? Tutaj. Reklamowa! Z Biedronki. Nie chcieli... No, z Biedronki w ogóle reklamowa. Nie chcieli nas zabrać na łódkę. Wzięliśmy ze sobą około 12 dolarów. Mówimy, kurde, za 12 dolarów to wezmą nas tu na wycieczkę na godzinę łódką. A tu takie cwaniaki w tym Jambiani. No. To może 20 minut za 12 dolarów. No, to mordo. Rzeczy do wora i idziemy sami ze spotem. Ale może to nie był za dobry pomysł, bo odpływ jednak jest, czy tam przypływ. Nie, zapomniałam, że mam zegarek na ręce. Mam nadzieję, że to woda odporna. Na pewno. Na pewno woda odporna. Ludzie na Zanzibarze zbierają to, myją i później wypełniają tym poszewki i służy to jako poduszka. To jest taki miękki materiał. A tutaj właśnie suszą zebrane algi morskie. Kobiety, jak jest właśnie odpływ, wchodzą do wody i do takich koszy zbierają właśnie te algi morskie. Afryka to jest przyszłość, nie? Tu krowa idzie sobie. Kury, kozy na drodze. Wszystko, nie? Tak sobie wszędzie wszystko chodzi. Tu krowa. Tak. To jest restauracja z naszego hotelu, nie? Tak. Drogo tu. Zamówiliśmy sobie po makaron. Wyobrażam się, że zjedliśmy sobie po makaron. Za taką porcję makaronu, chociaż moja, to i tak jest duża, zaraz zobaczycie Łukasza. Przepraszam. Takie malutkie ciupeńko. 12. Chyba fryca. Pod Jambiani, czyli to nie jest jakieś tam... Super, Miami. No, no naprawdę. 12 dolarów za jeden talerz. 12 dolarów, nie przesłyszeliście. A twoje piwo? 4,50 dolca, do browara. No nie, no ceny grubo jak w Europie, nie? Będzie trzeba powoli pić i powoli jeść. Idziemy zaraz po Pringlesy chyba na dopchanie. No. To są pamiętne Pringlesy, które zapamiętam do końca życia. Siedzimy sobie w tej restauracji włoskiej tu u nas w hotelu. Jemy sobie makaron. Normalnie później zapłaciliśmy wszystko i się pytamy, czy gdzieś jest tu w pobliżu sklep, bo chcemy sobie kupić jakieś chipsy, coś tam, nie? I one tak się zaczęły śmiać, że chips. One najpierw myślały, że chodzi nam o frytki, bo one też tak słowo po angielsku. Ale w końcu jedna ubiera tu kurde bluzę i wychodzi nam, żeby pokazać. My pokazujemy, że bez butów, a na to, że dobra buty. I my myśleliśmy, że... Ona chce nam pokazać, gdzie ten sklep jest, nie? Że normalnie, no, tam musicie iść prosto i nie wiem, w prawo skręcić, nie? No, no, że chce wyjść tylko tu jakby za bramę obiektu i nam pokazać. Ej, myślimy ona... chyba 2 kilometry do tego. Ona idzie, idzie. My jej mówimy, że dobra, to my sobie ten, bo tu na takiej głównej drodze my sobie znajdziemy ten sklep. Ona 2 kilometry z nami i do jednego sklepu, a tam chipsów nie ma. Nie? Do drugiego, trzeciego, nam się już tych chipsów odechciało, ale głupio nam było powiedzieć, że już w dupie mamy te chipsy i chodziliśmy od sklepu do sklepu, nie? Widzieliśmy jakieś w ogóle. Widzieliśmy jakieś ketchupowe, bo tylko takie już były, których nawet nie lubimy. Ale ona w ogóle, tylko ta babka, normalnie kelnerka z tej restauracji zostawiła w pizdu tą swoją robotę, nie? Poszła pan z tego sklepu. Na 40 minut dobre pizdu zostawiła pracę, wyszła po chrupki. To co, zdrówko. Dzisiaj świętujemy zdobycie tych kurde wspaniałych Pringlesów. Jesteśmy właśnie w nowym hotelu Peter Pan Jambiani. Patrzcie na to. Woda wczoraj wieczorem była tutaj do tych barierek. Śmiesznie, że można tak w ogóle sobie przejść tutaj i wszystko zobaczyć. Tutaj mamy plantację alg. Codziennie właśnie jak jest odpływ, tego ogółem nie widać, jak tutaj woda jest wszędzie, ale jak jest odpływ, to przychodzą i tutaj zbierają. No to drugi raz bym tu nie przyjechał, szczerze. No. Szczerze nie przyjechałbym tu drugi raz, bo tu jest zbyt hardkorowo. Ja nie lubię takiego kurde syfu.
I też temat z tymi psami mnie, kurde, tutaj zniechęcił, nie? Tu jest islam i oni tutaj psy traktują jak świnie i oni tutaj zrzucają kamieniami w te psy, znęcają się nad tymi psami. Będziecie codziennie chodzić, codziennie ktoś będzie wam podchodził łzami w oczach i mówił, że dajcie mi tutaj 5 dolarów, bo moja rodzina, dzieci nie mają co zjeść. Ale oni są tacy już trochę bezczelni na tyle, że nam gościu powiedział, no wy tu przyjeżdżacie z Europy, żeby nas wspierać. Dajcie pieniądze, tak, dajcie dolary. No małe dzieci uczą, bo wczoraj szliśmy się przejść, no i dobra, tam jumbo, jumbo, nie? To takie przywitanie. I te dzieciaki takie małe już widzą białasów i od razu many, many. No, pokazują palcem many, many. Ja tylko jak kupiliśmy też paczkę lizaków, bo dużo osób tutaj z Polski przyjeżdża. Dużo osób z Polski tutaj przyjeżdża i biorą jakieś zeszyty i tak dalej. My jak zwykle nieprzygotowani, a mogliśmy w sumie coś wziąć, chociaż miejsce mieliśmy słabo, ale coś by się upchało. Nic nie wzięliśmy, mówimy, kurde, na miejscu nie możemy nic kupić, to chociaż kupimy paczkę lizaków, bo pewnie te dzieciaki tutaj słabo sobie coś tam jakiś mogą popróbować, jakieś słodyczy czy coś. Wzięliśmy paczkę lizaków, masakra, nie? Jak daliśmy jednemu dziecku, nagle nas otoczyły, już po trzy brały. Normalnie dzieciaki z całej wioski nagle zaczęły lecieć, przewracać się o siebie, popychać. Ale tak szybko biegły, że jedno drugie się przewracało. No, gdzie w Polsce dzieciaki, to wiadomo, nie? No, mają przesyt wszystkiego, a tutaj jednak tu brakuje, ale z tymi lizakami. Taki głupi lizak, nie? A ile tutaj radości może sprawić? W ogóle wczoraj szliśmy sobie plażą wieczorem, już tak podszedł taki afroamerykanin do Łukasza i do niego, czy może sobie z nim zrobić zdjęcie. Ja już myślałam, że on chce hajs za to, że on sobie Ja też na początku go zrozumiałem, czy on nam może zrobić zdjęcie. Tak. Mówię, kurde, już się następny przywalił, teraz są zdjęcie za hajs. No. On do mnie podchodzi, czy ze mną sobie może zrobić zdjęcie. Ja mówię, co? Mówię, dobra, spoko, nie? Nie wiedziałem, że jestem sławny na Zanzibarze, nie? I on woła kolegę, ty chodź, ja sobie z nim zrobię zdjęcie. I podszedł jego kolega, zrobił nam całą sesję zdjęciową, nie? Nawet fajnie, bo wychodziły te zdjęcia, ale... Nawet hajs nie. No, nie chciał, nie? Ale czemu chciał sobie zrobić, nie wiem. Łukasz na Zanzibarze. Dobra, dorwaliśmy tuk-tuka jako taksóweczkę. Za 15 tysięcy szylingów, czyli ile to jest? Za 6 dolarów, 10 kilometrów. Dobra, ciśniemy. Tutaj na ulicy można sobie zreperować buta. Tutaj pan właśnie tutaj naprawia, maluje tego buta. Patrzcie na to, jak tu szkoła wygląda. Po pierwsze kraty w oknach, a po drugie wszystko obdrapane, stare. To i tak jest dobrze, że w ogóle mają ławeczki. Bo widzieliśmy takie szkoły, że normalnie na siedząco siedzą. Znaczy no, bez krzesełek, bez ławeczek, na podłodze siedzą. Patrzcie na to, tutaj żeby zaoszczędzić na wieszakach, to ciuchy na drzewach wywieszają. A tak wygląda właśnie kino w Afryce. Bywają jeszcze takie kina, że telewizor jest jeszcze mniejszy niż 30 cali. Siedzi tam, nie wiem, z 20-30 osób. No i telewizor jest za kratami, nie? Nie no, my już tylko chodzimy na miejscowy dla białych. A po czym poznać, że miejscowa jest dla białych, że tu taksi. Stoi pełno zawsze taksówek pod takimi miejscami. I pewnie założy się, że wejdziemy i sami biali. O, tu po prawej biali. Tam widzę samych białych. Jak tak ładnie, czysto jest, to są specjalne miejscowy tutaj. Właśnie. Co? Ja nie czaję tego, jak można tu przylecieć i robić sobie tatuaż. Tu jest strach cokolwiek zjeść albo się napić. No nie. A robić sobie tatuaż. Normalni ludzie na Zanzibarze pewnie sobie gdzieś chillują na fajnej plaży, na leżaczkach, a my debile w Afryce w pełnej patelni na rowerach, gdzieś na jakimś wypizdowie. Ale fajnie się jedzie. Nie. Fajnie. Nie. Polecanko. Nie.
Ej jo, właśnie czeka nas ostatnia atrakcja tutaj na Zanzibarze, czyli jazda quadami. I zaraz czeka nas 4-godzinny trip tutaj po Zanzibarze. Zobaczymy, czy warto. $100 za dwie osoby. Dojechaliśmy właśnie quadem na pierwszą miejscówę. Patrzcie, jaka woda. Super woda. Wcale nikt się nie boi jechać z panią Darią. Właśnie trafiliśmy na taką lokalną wioskę. Tutaj oczywiście panują zasady islamu, czyli muszą Darię zakryć. Tak właśnie wygląda zwykła wioska w Afryce. Tu mamy las bananowy normalnie, same banany tutaj rosną. W ogóle pierwszy raz w życiu widzę las bananowy. Same banany. Patrzcie, jakie sztosiki tu rosną, świeżutkie. Teraz wbijamy do tradycyjnego tutaj afrykańskiego domu. Tak wygląda kuchnia, tak wygląda kuchnia. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Ja chciałem dawać te lizaki, a tam baby mnie po łapach biją i tak dalej. Mówię, może nie można dawać czy coś. A to się okazało, że pierw te dzieci muszą usiąść. I mówiłem cały czas do nich sit down, bo... Tak właśnie wyglądają te ich domy tutaj z zewnątrz. Dobra, ciśniemy dalej na następną lokację. Wydaje mi się, że na plażę teraz będziemy cisnąć. Ale kurde, szkoda tych dzieci. Normalnie... Tu jedna dziewczynka właśnie z naszym lizakiem. Aż żałuję, że nie kupiliśmy dużo więcej tych lizaków. Bo taka jedna paczka tam z 50 lizaków to $4 jakoś. Kurde, mogliśmy nawet z 5 paczek takich kupić. Ale nie widziałam, że tu tyle dzieci. Ja też, tu masakra, nie? I że się tak rzucą na te lizaki też, nie? Rozwaliłem i klapka tak leciała do tego lizaka. No, kurde. O, biedny, naprawdę. Biedny, ale nie rozumiem, czemu kazali, że wiesz, że muszą na siedząco nas prosić o tego lizaka. Nie rozumiem tego. To może jakoś tak uchronę. No. Dobra. Dobra, ciśniemy dalej. Na koniec wycieczki tutaj mamy ucztę. Brawo! Zamiast kierowca nas odwieźć, oni powiedzieli: dobra, bierzcie kłada i te, pojedziemy na dwa kłady, sami się odwieziecie. Także nie.